a my tymczasem użyjemy kamiennych pierścieni i ustawimy te symbole, które zobaczył Wilbur. What sort of symbols were on Wilbur's doll? Something looking like a snail with a long neck, a fish without a head, a branch and a star. Ślimak, ryba, gałązka i gwiazda. Ślimak jest, ryba bez głowy teraz. To jest ryba bez głowy, chyba tak. Gałązka i gwiazda. O tej zagadce jeszcze powiem, bo wydaje się to łamigłówką logiczną, ale też nie uważam, żeby to była łamigłówka logiczna. Ale to powiem później, kiedy znajdziemy pewien przedmiot. Na razie ustawiliśmy te symbole, wciskamy więc ten przycisk. Nic, więc to była gwiazda, później gałązka. No teraz nie jestem pewien, nie chciałbym źle ustawić. Nie, gałązka, a tutaj gwiazda. Złą gałązkę prawdopodobnie ustawiłem, bo powinna być... No. Widziałem coś podobnego tutaj. Chyba, że to nie jest... ryba bez głowy. Gałązka wydaje się dobra. Nie, jest jeszcze taka gałązka. Nie wiem, dlaczego mi ona tutaj nie wychodzi. Czyżby jej nie było? Nie ma jej w tym rządku. No to nic. A może to nie jest ślimak? Tak, to jest ślimak, przepraszam was. Widzicie? Mam więc problem z symbolami. Presumably one of the priest's little games. Open sesame, that kind of stuff. Tak, no tam też była jakaś muszla, więc pomyliłem ślimaka z, nie wiem, jakąś muszlą, z jakimś innym skorupiakiem, czy czymkolwiek innym. Dlatego ta zagadka mi sprawiła problemy. Przy przygotowaniu do nagrania żadnych problemów nie miałem, za pierwszym razem też, więc nie wiem, być może jakieś delikatne zaćmienie umysłowe. W każdym razie, dzięki temu, że jednak udało mi się uporać z tym problemem, Wilbur może przejść tutaj. Jakiś kamień widzi. Dobra. I tutaj jest takie fajne współdziałanie między Wilburem a Nate'em. Przełączmy się na chwilę na Nate'a i zobaczymy, co on tutaj ma. Jakąś głowę. What an ugly mug. I hope that's not who built the temple. Tak wyglądają okropnie i tak złowrogo, więc lepiej, żebyśmy tu nie spotkali takich stworów. A big wheel just crying out to be turned. But it won't turn. There's a metal catch stopping it. Tak, koło, które aż się prosi, żeby je obrócić, ale się nie obróci, bo się nie da. Coś je blokuje. Mówiłem o tych miganiach grafiki, ja w tej chwili tego doświadczam. Miganie obrazu. Wilbur jeszcze widzi jakiś włas. A sort of a hatch with a wheel. It's no use. Tak, wątły gnom z niego i nie da rady, choć jakbym ja tak wyciągnął dłoń tylko szybko, próbując, no nie wiem, wyglądało to jakby próbował jednym czy dwoma palcami ten włas otworzyć, to też bym pewnie nie dał rady. Zjedźmy tutaj, bo jeśli Wilbur tu stanie, to być może zjedzie na dół. I o co nam w tej chwili chodzi? Trzeba przetransportować Nate'a tutaj na górę, tak by on mógł spróbować przynajmniej otworzyć ten włas, bo jest większy, jest silniejszy od naszego kolegi Wilbura. No i tak, Wilbur teraz chce znów wejść na górę, bo lubi tak zmieniać piętra z parteru na pierwsze, z pierwszego na parter i tak dalej. Even at this depth there are still roots, and it looks like they keep going down.
Właśnie, jest mały i lekki, więc spróbujemy poprosić teraz kapitana, by podsadził właśnie Wilbura. Captain Nate, could you give me a boost up? Why should I? Then I might be able to reach the roots. And then what? Well, then I pull myself up. So what good does that do me? Well, maybe I'll find a way to get you out of here. Huh. All right then. It worked. I'll wait and celebrate later when I'm out. Tak, i to są takie dość ciekawie skonstruowane windy, mianowicie, czy platformy. One obniżają się wtedy, kiedy położy się na nich właściwą wagę. Akurat Wilbur ma tę wagę, więc osiągamy sukces. No ale jak teraz sprawić, by właśnie Nate się dostał na górę? Otóż zjedźmy jeszcze raz, tym razem tą platformą po lewej stronie. Jeszcze raz poprośmy Nate'a o pomoc, by nas podsadził. Captain Nate, could you give me a boost up? Thanks. No i teraz wcielmy się w Nate'a, stańmy na tej platformie, to jest niezwykle istotne, żeby w tym momencie na niej właśnie stanąć. No i zadziałajmy Wilburem w ten sposób, by jakoś osiągnąć tę wagę Nate'a. Właśnie, przesuńmy kamień na platformę. Tak, bo trzeba być nawet cięższym niż Nate. I stańmy na niej Wilburem. Together the stone and I are heavy enough. Czyli ważą więcej niż właśnie sam kapitan Nate. I to mieliśmy zrobić w tym momencie. Nate tu jest potrzebny w tej chwili tylko po to, aby otworzyć ten właz. A czy mu się to w ogóle uda? Let's see. That was it. The hatch is open. No, podjął się tego zadania w mądrzejszy sposób niż Wilbur, bo jednak oparł się obiema rękami o właz, natomiast Wilbur tak sobie machnął jedną ręką, jakby się opędzał od muchy. No ale co zrobić teraz? Teraz znowu zjedźmy sobie na dół, proponuję, bo na górze ma być Wilbur, bo on się tylko zmieści tutaj. Tak, i Wilburem znów poprośmy Nate'a o pomoc. Swoją drogą Wilbur chyba nadużywa zaufania Nate'a. Could you give me a boost up? Thanks. Nate nie wygląda na zadowolonego, ale nieważne. A Wilbur będzie mógł się tędy przecisnąć. I wejść tutaj po schodach na górę. Po tych szczeblach. No nie zapadną się pod nim, to pewne. I jeszcze wyżej proponuję. Wilbur, I found a hidden ladder. It brought me here. Brilliant. What's that glittering up there with you? This, a crystal. Oh, can you throw it down? I've got an idea what it might be used for. I have to keep going. Having adventures, avoiding traps, revealing secrets. I think I've underestimated you, my little friend. Swoją drogą akurat ten trzeci rozdział to przypomina klimatem film z Indianą Jonesem. That's a stone tablet.
It bears the same symbols as the ones you see everywhere on the walls. Tak, tajemnicze świątynie, to jest właśnie ta konwencja, to jest właśnie ten klimat. Więc no tu jest przygoda w pełnej krasie, w całej okazałości. No i jest to z tego też względu, a także dzięki temu, co już powiedziałem, czyli kierowaniu tymi trzema bohaterami i poznawaniu właściwie ich, głównie Nate'a, ale dostrzeganiu różnic pomiędzy nimi, to z tych względów jest to bardzo ciekawy rozdział. Nie o to mi chodziło. Tak, Wilbur znalazł tabliczkę kamienną i teraz podamy tę tabliczkę Ivo, ona się zna na tym mechanizmie. I think that's just what I'm looking for. Thank you. We make a good team. Now, don't get overconfident. Znów zmieniamy się w Ivo i będę mógł powiedzieć troszkę więcej o tej zagadce z kamiennymi pierścieniami. Otóż to znów był materiał na niezłą nawet łamigłówkę logiczną, ciekawą, która wymaga od graczy więcej inwencji, więcej angażowania właśnie szarych komórek. No tymczasem za pierwszym razem po prostu ustawiliśmy te symbole, o których nam powiedział Wilbur, za drugim i trzecim i czwartym, bo jak widzimy są tutaj trzy takie rzędy symboli, po prostu ustawiamy to, co widnieje na tabliczce, więc no nie ma mowy tu o żadnej łamigłówce logicznej, bowiem mamy po prostu powielać te symbole, które widzimy, więc no nie musimy myśleć w tym momencie. Na dole coś się zmieniło, więc przełączmy się na Nate'a. Ta głowa, właśnie, jej usta się otworzyły, a w środku zęby, albo przełącznik. No, wcisnąłeś i teraz stań na platformie. Proszę, w tej chwili platforma zadziałała nieco inaczej. Co jakiś czas te twarze leją wodę na platformę i wtedy na platformę, na którą trafi ta woda, ona się obniża, zjeżdża na dół, natomiast ta druga wjeżdża piętro wyżej. Otworzyło się jakieś przejście również. No niestety znów Wilbur jest wywołany do tablicy. Nabiega się, narobi kilometrów, bo jego małe stópki muszą więcej dystansu przebyć. Na pewno trudniej jest mu przebyć taki dystans niż Nate'owi wysokiemu z długimi nogami. No jeszcze trudniej niż elfce. Dobra, Wilbur tutaj wejdzie. The passage is almost as small as the hatch over there by the ladder. I can't even see where it goes. No to zaraz zobaczysz, dowiesz się. That's where this leads. Is there another crystal there? Yes. Excellent. Well done. Mam już dwa kryształy, a zwracam waszą uwagę na to, że miejsca na kryształy są trzy, bo jeden kryształ jest na właściwym miejscu, natomiast tu są dwa otwory na te kryształy brakujące, więc mamy już komplet. Trzeba jeszcze jakoś wydostać kapitana Nate'a na górę, bo on tędy nie przejdzie. Nie ma mowy. Właśnie, więc właź szybko na tę platformę. I zjeżdżaj windą.
Na szczęście to przejście jest ciut większe i się przez nie przeciśniesz. To koło jednak nadal nie działa, no i trzeba to zmienić. Po prostu. Najpierw jeszcze Wilburem przejdziemy przez właz i dostaniemy się na górę, a później zadziałamy elfką Iwo z ostatnim rzędem symboli na tabliczce. Tak, teraz nasza elfka działa. No i to jest to, o czym ja pisałem, recenzowałem tę grę, o czym pisałem w recenzji, że jednak ci, którzy są wielbicielami trudnych łamigłówek, ci, którzy woleliby mocno myśleć nad rozwiązywaniem zagadek, mogą nieco kręcić nosem z tego względu, że właśnie w tych paru momentach można było te zagadki nieco utrudnić, a tak przechodzimy przez kolejne etapy bez jakichś wielkich problemów. Owszem, te zagadki ekwipunkowe są dość ciekawie skonstruowane nawet w tym etapie w trzecim rozdziale, kiedy współpracują nasi bohaterowie, muszą sobie te przedmioty przekazywać nawzajem. No ale mimo wszystko trochę tej trudności jednak moim zdaniem brakuje. Ale nie jest źle. Dobrze, teraz ustawiamy ostatni rząd symboli. Gwiazda i na końcu ta gałązka. The combination's correct, but there's still something not quite right. Coś jest jeszcze nie tak? Dobra. Chyba wiem co. As long as that catch is there, I can't see. Chyba wiem co, mianowicie pomyliłem się, pozostały nam jeszcze dwa rzędy symboli do ustawienia, a nie jeden. Trochę za szybko chciałem przejść już do kolejnych momentów tego rozdziału, które mnie się osobiście podobają. Jest tam fajny humor, dlatego się pospieszyłem zanadto. I otóż to, teraz Nate zyskał możliwość używania koła. To, co blokowało koło, już nie blokuje, a dzięki właśnie temu, że koło zostało przekręcone, drzwi się zamknęły. To mieliśmy osiągnąć w tym kroku. I teraz dopiero ustawiamy ostatni rządek symboli z tabliczki. Teraz ten krzaczek, nie wiem co to jej miała. Gwiazda i to. Gałąź. Zimno i mokro mu. Pomieszczenie napełniło się wodą, zimną wodą, lodowatą wręcz. No i kapitan Nate może dołączyć do dwójki swoich towarzyszy. Wchodzimy więc tutaj do pomieszczenia świątynnego, tego głównego pomieszczenia. No i wchodzą też nasi pozostali bohaterowie, czyli Wilbur i elfka, i Iwo. Iwo ma dwa brakujące kryształy, więc umieści je we właściwych miejscach, czyli w ustach tych figur. I zobaczymy, co się stanie. Tak, kryształy pasują, przynajmniej ten pierwszy. Ale nie stało się nic. Może spróbujmy więc dotknąć tych figur, tych kryształów. Proszę, coś się zaświeciło.
teraz niech dotknie swojej figury, swojego kryształu, czyli lewego. Może obojętnie, którego dotknąć. Nate. Zadziałajmy też w ten sam sposób Wilburem. There's a crystal in this door. Aha, on it last. It's open when all three crystals are being touched. That means that only the person standing by the door can go through it. So who's gonna go? That is the question. I'm so small that I can crawl through anywhere. And Kappa Nate is so strong. And Ivo is so sexy. Największy atut ma Ivo jednak. No idea. I just thought I'd mention it. Tu był mały błąd w animacji, bo drzwi się otworzyły jeszcze zanim Wilbur dotknął kryształu. Takie lekkie niedociągnięcie. I tak, tutaj najprawdopodobniej każda z tych trzech postaci może wejść do środka. Więc możemy wybrać, czy chcemy kierować dalej Ivo, czy Wilburem, czy Nate'em. Wiem, że Ivo może tam wejść. Mam taką informację od Kasi. Ja z kolei wchodziłem Wilburem, no a Nate'em jeszcze nie próbowałem, ale wejdę Wilburem, bo do niego mam największą sympatię i chcę nim kierować też w dalszej części Let's Play'a. Dlatego dotykam kryształu właśnie nim. Should I really? Wish me luck. I'll find a way to open the door from the other side. Good luck and look after yourself. Brave little fella. You can say that again. And what can us two beautiful people do so alone? Ugh. All right, Wilbur. It's up to you now. Nate'owi w głowie jakieś miłostki z tego co słyszeliśmy, a raczej bardziej cielesny wymiar tych miłostek. Ale nie wracajmy do tego. Dostaliśmy się w to miejsce Wilburem. I to nim będziemy kierować w dalszej części rozdziału. Tymczasem kończę tę sesję nagrywania. Mam nadzieję, że ten rozdział w klimacie Indiana Jonesa wam się też podoba, choć trochę inny niż poprzednie etapy gry. No i zapraszam na jego dalszy ciąg. Tymczasem do usłyszenia. Hej!